A no właśnie, proszę Państwa, mówią, trąbią od rana na temat powstania Białego Miasteczka, że to już 10 lat minęło. Gazeta przypomina te zdarzenia o tym, jak miasteczko było popularne, odwiedzało wielu polityków. Popularne miasteczko białe, że było. Państwo zobaczą. Pro te miasteczka w ogromnej wiosze moherowej na Mazowszu w Warszawie, gdzie kłótnie, krzyki, awanturę i awantury i kaszlenie, chrumczenie. Mówi się, że chrumkanie, pochrumkiwanie. No, ale niektórzy mówią chrumczenie, bo to, wiecie Państwo, jak wiocha, to język jest taki uwioszony. Zawsze coś do czegoś się podlizuje, zakaduje, przypodobić może, chcieć dać, mieć, być. Białe miasteczko, proszę Państwa, białe miasteczko w ogromnej wiosze moherowej w Warszawie. Zapraszamy. Tutaj, proszę Państwa, salcesonizm, hochsztaplerstwo, kanciarstwo, zwykłe kłamstwo, które to jako małe kłamstwo może się przerodzić w wielkie kłamstwo, w loż. Loż, mówi się po rosyjsku loż, tak jak mówi się po rosyjsku archangiel, pierwszy anioł, pierworodny, że Syn Boży, a nie żaden Bóg, jak to Jezus sam o sobie powiedział, że przecież nie jestem żadnym Bogiem. Także radio, Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. I że w tej wielkiej wiosze też jest radio 24, nadaje różne takie ciekawe informacje, ale tak jak ja słucham, to oni zaczynają mówić o Matce Boskiej Ostrobramskiej, o papieżu to każdy mówi teraz dyplomatycznie, czy pozytywnie, czy negatywnie, ale mówi. Natomiast to Radio 24 to takie jest jakieś katolickie, bo normalnie prawie, że już tutaj nie zaczną trzepać, klepać, trepać różańc. Natomiast radio Tok FM, no to tak jak mówią, czy żydowskie, czy nieżydowskie, bo to czasem też tak mówią, gdy coś się komuś nie podoba, coś jest nie po jego myśli, to tak mówią. Ale my nie dajmy się oszukać. My, moi drodzy parafianie, nie dajmy się zwieść, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra, czyli Białe Miasteczko. 10 lat mija od Białego Miasteczka. Jeszcze co ciekawego, proszę Państwa, tutaj były wywiady w Radiu Maryja samym radiu z Apollosem, no bo tak jak w pierwszym zborze, jeden zbór jest kefasowy, drugi jest apollosowy, no bo byli tacy bracia, którzy żyli, byli gorliwi, byli kefas, ale potem się pojawił Apollos, a ten inteligentny, a ten z dużą dawką, zawartością filozofii, a ten wymowny, no bo wiecie Państwo, apostoł Paweł z kolei też był wielkim filozofem, w ogóle faryzeuszem, ale wymowę miał słabą, no to więc się tam mścili ci bracia, potem już jak ten zbór odstępował od prawdy, bo to wiecie Państwo, im dalej było od Jezusa Chrystusa, tym gorzej, to oni mówili, że apostoł Paweł to listy pisze, a nie chce przyjechać, czyli że apostoł Paweł założył zbór i boi się, że apostoł Paweł jest oszustem. Tutaj takie niektóre też filmy były w internecie, co mnie zatkało, że niedługo zaczną mówić o Jezusie Chrystusie jako o oszuście, ale ja sama słyszałam na własne uszy, że tak mówią. No to więc, że apostoł Paweł jest oszustem, listy pisze, a boi się przyjechać porozmawiać. I to wynikało też z tej wiedzy. Oni wiedzieli o apostole Pawle, że on no słabo mówił. Nie wiem jak słabo, bo nie żyłam, nie byłam. Musiałabym to nagrać, go zważyć, zmierzyć.
jest to siódma już edycja imprezy, rusza dzisiaj. Ale że pisze te listy, 14 listów apostoła Pawła, no i pewnie jeszcze inne listy. Apostoł Paweł pisał, tak, ale samo to, że pisał, że słaby w mowie, a mocny w pisaniu. Pisać to też my możemy coś nakręcić, odjechać i pisać. Ale to nie, apostoł Paweł przecież nie był jakimś oszustem. Nie wolno tak mówić ani Biblii, czy Słowa Bożego, części nawet jego, tak jak Nowy Testament znalazł się w śmietniku tutaj w Warszawie. Nie wolno Nowego Testamentu wyrzucać do śmietnika w stołecznym mieście Warszawa pod Cokołem. O czym my już trąbimy? Kiedyś, ja pamiętam, miałam taką komórkę, taką byle jaką, nagrywałam te Nowe Testamenty, no i oczywiście zbierałam te Nowe Testamenty, żeby gdzieś dalej odłożyć, parę sobie wzięłam, tutaj też mamy takie niebieskie egzemplarze chrześcijańskich pism greckich. Toż to są natchnione pisma, chrześcijańskie pisma greckie. Jak diabeł, do czego diabeł doprowadził? Do tego, żeby były w śmietniku, i nie tylko tu o śmietniczkę chodzi, ale na... Chodzi o pogodzenie się na to, ludzie godzą się na to, żeby Biblia była w śmietniku. I tutaj pani psycholog stwierdzi, powie, wcale nie odkryje, powie od razu, że ci ludzie nie darzą szacunkiem Pisma Świętego. W ogóle nie wiedzą, co to jest, nie chcą wiedzieć, co to jest, i że są tak bardzo daleko i dawno i dobrze i mocno urobieni przez szatana diabła, że nie wrócą do Pisma Świętego. Kościoły nie wrócą do Pisma Świętego. Chociaż dużo jest mówienia, państwa zobaczą, ble, 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 oto Słowo Boże. No ale no gdzie jest to Słowo Boże? Jeżeli świadkowie Jehowy idą od drzwi do drzwi, szerzymy dziś. Proszę państwa, Jehowy, słowa treść. Ludzie rzucają kamieniami na to Słowo Boże, jak zobaczą Słowo Boże. A przepraszam bardzo, Słowo Boże, w jakim to nie byłoby wydaniu, trzeba uszanować, posłuchać Słowa Bożego, przyjąć albo odrzucić, no bo to dom przekory. Czy będą słuchać, czy nie, bo właśnie Biblia mówi, że to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Czyli, że tutaj, proszę państwa, miałyśmy audycję na temat, no w Radio Maryja, proszę się cofnąć tutaj, audycję do przodu, audycję wstecz. To KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę słuchać, i tutaj filozofa dają w Radio Maryja, ale po co on tak tutaj się chwali tą filozofią, skoro on podobnie jak i apostoł Paweł słabo mówi, bo szczękę mu tak ściska, tak jakoś mówi przez szczękę, może po tych szkołach filozoficznych jest. Przepraszam bardzo, ja się wcale nie chwalę, bo ja też. I zaczęłam od Servire Veritati, przeszłam przez filozofię, przeszłam przez psychologię w różnym wydaniu, nawet przeszłam przez psychologię pracy, że wszystkich tych czubków, tych głupków, tych dupków tutaj w Warszawie, którzy się szczycą, możemy opisać. Oceniać nie musimy, opisujemy, proszę państwa, w sensie tego, co oni powiedzą, jak się to ma do prawdy, do rzeczywistości, czy to jest logiczne w ogóle, bo przede wszystkim zwracamy uwagę na logikę. No, na przykład, proszę państwa, przyjeżdża policja, no i po prostu było włamanie na budowie, nie? No, okazuje się, że włamania na budowie wcale nie było, ale przecież też policja tego nie będzie sprawdzała. I zginęły jakieś tam przewody o wartości no 4,5 tysiąca, 5 tysięcy złotych. Policja tego nie będzie sprawdzać, nie będzie dochodzić, bo odcisków palców na piachu nie ma, na błocie i tak dalej. Ale to byli przecież sami swoi. Można byłoby się zainteresować, że tutaj są sami swoi. To zrobili. Zarzucili na samochód piachem, tak jak to Rysia mówi, Rysio, piachem przykryli i wywieźli, a przykrywać też nie musieli. Dlaczego? Mówię to tak, bo kto tam będzie zaglądał? Jeżeli sami swoi wożą, jeżeli sami swoi wywożą, no to niby dlaczego, prawda? No.
dzisiaj, proszę Państwa, ludzie wcale nie są za Kościołem. Ja Państwu coś powiem. Dużo wcześniej, jeszcze jak to wygrała linia Mysia, zaczęła już tak szpanować, dominować linia Mysia. Teraz nadaje Radio Tok FM, to ja zauważyłam, że ludzie bardzo lubią Radio Tok FM, że Radio Tok FM przechytrzy, bo Radio Tok FM tak kombinuje, no z Czerskie 8 na 10, na Mazowszu, tutaj nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. I tak, że zawsze te uśmiechy na ulicach, że ludzie lubią Radio Tok FM. Ale, gdy ich podstawić pod murem, to oni nie będą przecież popierać Radia Tok FM, bo Radio Tok FM mówią, że jest Michnika, że jest jakieś żydowskie. No tak oficjalnie mówi Radio Maryja i wybija z pantałyku radio całe Tok FM. Tu już Janek Witek zaczął gdakać, zaczął krakać, że zabiorą w ogóle im ten budynek na Czerskiej 8 na 10, albo że działalność będzie pomniejszona. I to bardzo. I tak się stało, bo Gazety Wyborczej mało kto teraz kupuje. Ja sama kiedyś kupowałam Gazetę Wyborczą w sensie informacji pracy. Siedzieć w domu, nic nie robić, oczami przewracać, a nadzorować, żeby kto czego w Selcesonizmie Wielkim na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie nie ukradł. Ale to nie za bardzo jest możliwe, no ale kiedyś kupowałam gazety jeszcze z innego różnego powodu, bowiem wycinałam ciekawe artykuły i zamiast dużo gadać, można było pokazać to, co już jest napisane, czyli oczami wodzić, nic nie robić i korzystać z dorobku, prawda? No i tak. Także proszę Państwa, dopiero tu lewą nogą wstałam, oczywiście, że nie jestem przesądna, proszę się nie obawiać, nic takiego się nie stało, nie jestem przesądna, będzie dobrze. Także buziaczki i proszę jeść kaczki.